Panie Marszałku, Wysoki Sejmo, ja ze wzruszeniem wysłuchałem wypowiedzi Pani Marszałek Idawy Błońskiej, piękną prezentację posła Bogusława Senika i wszystkich Państwa wypowiadających się, popierających uchwałę. Miałem taki zaszczyt i szczęście w 1984 roku, kiedy zaczynaliśmy odbudowę cerkwi w monasterze w Supraślu. Profesor Jerzy Nowosielski był tam na urlopie i każdego popołudnia przychodził do nas i nie mogę do dzisiaj darować sobie, że nie nagrywałem tych rozmów. Jerzy Nowosielski oczywiście był rzadkim przykładem twórcy, który był wybitnym znawcą filozofii, teologii i innych dyscyplin. Jest on niezwykle opisywany jako malarz i filozof, ale on znał nie tylko klasyczną teologię ojców Kościoła, ale również filozofię i teologię, która go inspirowała okresu rosyjskiego renesansu, Słowiowa, Szestowa, Bierdziajewa. Był też wyrawnym znawcą literatury pięknej i poezji. Nie bałbym się powiedzieć, to zacytuję słowa wybitnego teologa i znawcy twórczości Jerzego Nowosielskiego, ojca Henryka Paprockiego, że była to postać prawdziwie renesansowa i należałoby go porównywać z ludźmi takiego formatu jak Leonardo da Vinci. Dziękuję Państwu bardzo wszystkim za te piękne słowa wobec takiego wybitnego twórcy. Dziękuję.